bo ja Państwu coś przeczytam. Będę cytował. Nie umiesz się zachować dyplomatycznie. Chuj, tu mało. I media powiedzą, jak to debilny nie potrafi się zachować. Chuj ci w zajęczą wargę. To mi napisał konsul, obecny tutaj człowiek, do mnie. Powiem szczerze, nawet do dziś nie wiem, o co chodzi. Ale to napisał. Jeżeli Państwo chcą tak zrobić, jak zrobicie własnościowo, macie do tego prawo i to szanuję. Ale proszę, żebyście byli ostrożni w swoich ocenach. Ja tego SMS-a zachowałem do dziś. I tyle. Nie mam komentarza, ale cenię zasługi. A, jeszcze jeden SMS. 13 czerwca, szmata. Nie wiem, czy to chodziło, że kupić szmatę, czy przenieść szmatę, czy coś takiego. Nie wypada o sobie na tym stanowisku i w taki sposób pisać. Co jeszcze? Można było przyjść i zapytać, bądź powiedzieć, o co chodzi. Bo za diabła do dziś nie mam pojęcia, o co w tej kwestii chodzi, ale sobie to zatrzymałem właśnie do tej chwili. Jeśli mogę odpowiedzieć, dlatego że to jest bardzo ważna sprawa. Proszę bardzo. Ta sprawa została, włamania do telefonu została złożona do prokuratury, panie marszałku. I wiele osób zgłosiło się do mnie z podobnymi zarzutami. Więc będę wdzięczny za rozmowę na ten temat, ale nie na tym forum. Dziękuję bardzo. Więcej nie mam nic do powiedzenia. Zostało to zawiadomienie złożone. Myślę, że zostało wyjaśnienie złożone. Pan radny Stanisław Derheim. Ale podczas naszej dyskusji w jednym z punktów chyba nie do końca, o tak mogę powiedzieć, że pan marszałek Prokorm mijał się z prawdą, bo powiedział, że pan Andrzej Parafieniuk, obecny prezes, jest osobą, która nie miała żadnego związku z partią i tak dalej. A chciałbym powiedzieć, że w 2006 roku pan Andrzej Parafieniuk był radnym sejmiku z listy Platformy Obywatelskiej. Także bardziej, ja nie mówię, że był w partii, tylko mówię, że był związany, bo jak startował z listy, to był związany. Także wypowiadałbym się bardziej precyzyjnie i widać, że chyba ktoś panu marszałkowi, pana prezesa podsuwa i warto by było więcej wiedzieć na ten temat. I druga kwestia oczywiście, o której wspomniałem i którą sobie będę drążył, bo dla mnie to jest bardzo istotne, to ja bym bardzo prosił, żeby przekazać panu prezesowi, bo tak szybko wyszedł, żeby oczywiście ten wniosek o te włamanie do telefonu jak najbardziej i jak najszybciej dostarczył, bo to jest bardzo ważna kwestia. Dziękuję bardzo. O głos prosił pan radny Paweł Wnukowski. Tak, dziękuję panie przewodniczący. W tych dokumentach to nie widać, żeby je podpisała pani dyrektor Michałowska, tylko w uzasadnieniu możemy na końcu znaleźć podpis członek zarządu Jacek Piorunek. Panie członku, czy pan nie panuje nad instytucjami kultury i pan chce zwiększyć tak zatrudnienie i pan nie wie, co tam się dzieje? Może pana powinni tam delegować jako członka zarządu do nadzoru nad tą instytucją i panowania nad nią? Panie członku. No myślę, że na te prymitywne sformułowania nie będę jednak odpowiadał. Ale to nie są prymitywne, to jest poważne pytanie, panie. Panie przewodniczący, ja panuję nad wszystkimi, ja ciężko pracuję, żeby ten bałagan posprzątać. Niedługo będzie specjalna sesja poświęcona jednostkom kultury. Uzgadniamy to z panem przewodniczącym, ponieważ w niektórych przypadkach jest to dramat po prostu, no, krótko mówiąc. Powtarzam, jeśli chodzi o przygotowywanie dokumentów. Odpowiedz mi teraz, kiedy rozmawiamy o Podlaskim Instytucie Kultury. No proszę czytać, o czym my w ogóle rozmawiamy, bo pan skacze z punktu na punkt, no, z tematu na temat. Wybiórczo pan to traktuje z tego powodu, no, że inaczej traktuje członków zarządu, a jak się bardzo cierpliwie, zarówno czasu, w czasie wypowiedzi, dziękuję jak bardzo, sobie panie radny, dziękuję panu bardzo. To on nie jest ten, no, pan Piorunek nie wie, o czym proszę mówi, bardzo, pan radny Waldemar na 8 do pracy, a nie na 11. Jest pan odpowiedzialny za wydanie 100 milionów złotych do kosza. Panie marszałku, Piorunek, byście tego nie zrobili. 70 lat tylko raz pomalowaliście teatr, żeby nie nasze pieniądze i nasze zaangażowanie, by nawet nie było o czym gadać. 5 lat nie ma teatru i tyle. Nie jest temat w tym punkcie obrad sejmiku, bo ma pan do czynienia czy z teatrem może Straż Marszałkowska wyprowadzić pana radnego? A nie jest toaletą jak Truskolaski. No wstyd, naprawdę wstyd, wstyd. Bardzo pan radny Kwaterski. Panie przewodniczący, tak naprawdę chciałem zgłosić wniosek formalny o zamknięcie dyskusji, ale
dam szansę panu przewodniczącemu. Panie przewodniczący, ma pan kompetencje wyznaczać czas wypowiedzi, ilość zabierania głosu w danej sprawie przez radnego i ilość ad vocem, bo tak będziemy ad vocem do północy sobie w ping-ponga grać. Także bardzo proszę o zdyscyplinowanie siebie i radnych w prowadzeniu sesji. Dziękuję. Panie radny, bardzo szczytne pana są słowa, natomiast jak pan zauważył, prośba o to, żeby ktoś skrócił, skończył bądź przerwał swoją wypowiedź jest nieskuteczna. Ja nie mam narzędzia, żeby wyłączyć bądź wyprowadzić radnego, który łamie nagminnie nasze regulaminy i statuty. No co ja zrobię? No. Poczekamy do remontu, po remoncie się okaże. No. No, na razie zabierają głos, kiedy chcą, mówią o czym chcą, no ale widocznie taka ich natura. No ale mieszkańcy województwa słuchają tego. Mieszkańcy województwa słuchają tego. Dobrze. Panie przewodniczący, pan robił przez 5,5 roku tak samo. Przechodzimy w tej chwili. Nie, ja nigdy nie postępuję nieetycznie, tak jak panowie. Tak? To proszę odsłuchać niektóre swoje wypowiedzi z poprzedniej kadencji i wtedy będzie wiadomo. Pan radny Paweł Wnukowski, ad vocem, proszę bardzo. Panie przewodniczący, ja myślę, że ta dyskusja tak długo trwa ze względu na to, że członkowie zarządu nie są przygotowani do dyskusji, bo żeby po prostu udzielali konkretnych, jasnych, szybkich odpowiedzi, to byśmy szli do przodu. Dlatego ja apeluję, żeby na następną sesję jednak członkowie zarządu byli przygotowani, żeby merytorycznie dobrze odpowiadać na nasze pytania, to będziemy po prostu jasno, szybko, klarownie szli do przodu. Dziękuję. No nie do kąta, no. Pan radny Igor Łukaszyk prosił o głos. Proszę. Dziękuję panie przewodniczący. Ja tak w formie żartu mam taką prośbę, żeby może zrobić coś z tym sprzętem, z tymi mikrofonami, bo jak się do nich mówi, to jest okej, ale niektórzy jak mówią, to krzyczą, a jak krzyczą, to strasznie skrzeczą i trudno zrozumieć, co krzyczą. Więc no, trzeba tutaj trochę chyba ten sprzęt podreperować, żeby każdy mógł zgodnie ze swoją ekspresją tak, no, komunikować zrozumiale.